Prize Action samo w sobie nie jest strategią, ale pewną koncepcją, w której skupiasz się na obserwowaniu różnych zachowań ceny i na podstawie tych obserwacji wyciągasz wnioski, a później podejmujesz decyzję. Jestem już trochę lat na rynku i to, co mogę z całą pewnością powiedzieć o zmieniającej się cenie na wykresie, to, że zachowanie ceny jest cykliczne, fraktalne i powtarzalne, jeśli chodzi o schemat, ale musimy się dobrze zrozumieć. Nie chodzi o to, że każdy dzień jest taki sam, to byłoby po prostu zbyt piękne, ale chodzi o to, że każdy dzień ma pewien schemat, cykl, który się realizuje. Precyzując to jeszcze bardziej, cena zmienia się tylko dlatego, że uczestnicy, a więc my, traderzy, ja, ty, podejmujemy decyzję o wykonaniu zlecenia, czyli agresywnie kupujemy albo sprzedajemy, no i to powoduje zmianę ceny, a price action cycle, który wykorzystuje, określa, kto obecnie ma przewagę, na przykład niech to będą kupujący, co jest ich celem oraz czy możliwa jest jakaś manipulacja. Strategia doskonale pasuje do sesji amerykańskiej, ale jeśli to jest popularny instrument jak złoto czy ropa, to już od godziny 11 czasu europejskiego mamy co robić na wykresie. Takimi bardzo podstawowymi elementami stricte technicznymi są tak zwane setupy, setup siły, korekty, kontynuacji. Elementami dużo bardziej zaawansowanymi są też setupy, ale two-leg pullback, trap setup oraz face setup, które dotyczą manipulacji i pułapek, które są tworzone, zastawiane na rynkach przez większych graczy. Głównym założeniem strategii Price Action Cycle jest zdefiniowanie, która strona obecnie ma przewagę, uwzględnienie, jest drugi element, manipulacji, które prawie zawsze się pojawiają i ich wykorzystanie w oparciu o schemat dnia, aż ten cykl się zakończy. Chciałbym powiedzieć, że podejście, jak i sama strategia jest dla każdego, ale no stawiam tutaj warunki, ok? Musisz chcieć zrozumieć mechanizmy, które ukrywają się za ceną, zastanowić się nad nimi i wyciągnąć z tego wnioski. Jeśli uznamy, że trading opiera się na konkurowaniu z innymi uczestnikami, z innymi traderami, to Price Action Cycle jest strategią, która pozwala ci znajdywać słabe strony twoich przeciwników i je po prostu wykorzystać na maksa, bo każdy dzień jest inny, ale traderzy w tej rywalizacji starają się być coraz lepsi i ty też musisz. Zobacz moje przykładowe sesje dokładnie na ten temat, które pojawiły się na tym kanale i były realizowane na żywo. Pamiętajcie, że każda strategia jest dobra, między innymi ta teraz, o której mówię, opiera się na tym, że wy subskrybujecie, ustawiacie sobie powiadomienia, dajecie kciuki w górę, a nam rozwija się przez to kanał, za co serdecznie dziękuję, ale zróbcie to, taki jest setup konieczny do wykonania, do zrobienia.